Cześć, tu Kajla. Kilka tygodni temu klasa mojej córki brała udział w akcji robienia kartek dla małej Melanii. Ja również dołączyłam się do tej akcji i zrobiłam kartkę. Kartkę z Shakerboxem. Kartka ta na tyle spodobała się mojej córce, że poprosiła, żebym na zbliżające się urodziny jej koleżanki również zrobiła kartkę tego samego typu. A ponieważ kartka jest bardzo prosta, to pomyślałam sobie, że zrobię ją tutaj z wami na wizji. Może niektórzy z was jeszcze nie robili takiej kartki i boją się tego tematu. Pokażę wam, że to wcale nie jest skomplikowana sprawa. Zacznę od tego, że wzięłam bazę kwadratową, bo bardzo lubię kwadratowe bazy. Bloczek actionowy Lux Paper Block z zeszłego roku, ten ze słodkimi króliczkami. I do tego wykrojnik z Actiona, który również wykorzystam do zrobienia okienka w Shakerboxie. Zacznę od tego, że wybiorę kartkę na papier na bazę kartki, na front kartki. Tutaj mamy różne obrazki. Pomyślałam sobie, że wezmę różne zwierzaczki. Takie z balonikami, ale też różne, na przykład, nie, pewnie tego króliczka również wykorzystam. Przejrzałam sobie papiery i pomyślałam sobie, że na front kartki przyda mi się gładki papier. Tutaj nie ma za dużo gładkich papierów, wszystkie są raczej dosyć wzorzyste, ale jest tutaj jeden gładki, który się całkiem dobrze nada. Oprócz tego do podłożenia pod Shakerbox może ten ze serduszkami na baloniki. I jeszcze coś, nie ma więcej gładkich papierów. Coś prostszego, coś gładkiego. Może ten. Zwierzątka tutaj przeglądałam. Bardzo mi się podobają te z balonikami. Może poza tym mi się koala. Tutaj chyba grafik nie do końca przemyślał koncepcję. Ale zanim wybiorę, które zwierzaczki pójdą do ozdobienia kartki, to najpierw przygotuję sobie jej szkielet. Z niebieskiego papieru wycięłam już front kartki, ponieważ moja baza ma 13,5 na 13,5 cm. To front ma 13 i 13. Zawsze biorę front o pół centymetra mniejszy niż bazę. Po przyklejeniu to mi daje około 2,5 mm po każdej stronie i to fajnie wygląda. Przez lata ustaliłam, że taka wielkość jest najlepsza dla mnie. Następnie z tego papieru chcę wyciąć wzór baloników. Z tego papieru troszkę większe tło pod te baloniki. I tutaj tą rameczką chcę wyciąć ramkę dookoła okienka Shakerboxa. Ten i ten wykrojnik pochodzą z zestawu bardzo starego zestawu kółek Spellbinders. To jest bardzo fajny zestaw, ponieważ kółka różnią się od siebie o około pół centymetra w średnicach. To daje mniej więcej w promieniu różnicę 2,5 mm, co jest zgodne z tą różnicą 2,5 mm, jaką biorę przy podcinaniu bazy. Więc wszystko ze sobą fajnie gra. Mogę wyciąć kółka o takiej różnicy średnicy, jak różnica wymiarów również mojego frontu. To tak ogólnie, bo teraz nie będę używała wszystkich kółek, a jedynie tego. To jest małe na okienko, to jest większe po to, że jak ktoś zajrzy do okienka bokiem, żeby papier tak gwałtownie się nie urywał, tylko żeby był troszkę większy. Wycięłam już główne elementy kartki, teraz złożę je tak, żeby sobie popatrzeć, jak one będą wyglądały po złożeniu. Kółko oczywiście można będzie wyrównać, żeby leżało, ale w tej chwili przykładam je tylko tak mniej więcej. Następnie na to pójdą baloniki i jak widać baloniki słabo wybijają się z tła, więc albo to kółko trzeba będzie zmienić, albo też podkreślić ich brzegi, żeby wyglądały lepiej, ale myślę, że zobaczę, czy nie będą wyglądały tak. Chyba lepiej będą wyglądały bez tego kółka, więc z tego zrezygnujemy. Potem pójdzie to na kostkach dystansowych trochę wyżej i na wierzch to kółeczko. Ale tylko jako obwódka,
ten banerek ze środka wytnę. Wybrałam to kółeczko dlatego, że ono ma tutaj najmniej do odcinania. Zresztą tutaj te fragmenty też będzie można później zasłonić z góry jakąś dekoracją. Więc to kółeczko będzie prezentowało się mniej więcej tak. Z bloku już wycięłam zwierzaczki, a właściwie wypchnęłam, bo to wypychanka. Zwierzaczki, które będą mi służyły za dekorację kartki. Tutaj mniej więcej ułożyłam tak, jak je sobie wyobrażam na tym obrazku. Dodatkowo banerek, na którym wypiszę imię dziewczynki, Natalia. Musiałam go skrócić, bo był troszkę za długi. Skróciłam go tak, żeby liczba chorągiewek zgadzała się z liczbą liter w imieniu. A ponieważ tutaj brzegi tych baloników są niewyraźne, to postanowiłam, że poprawię je jednym z tych żelpenów, które są do nabycia w Actionie. Na stronie jest napisane, że to są mazaki czy pisaki żelowe w wygodnym opakowaniu. Nie dajcie się naprać, opakowanie jest maksymalnie niewygodne. Żeby dopchać się do tych z drugiego rzędu, trzeba wyjąć te z pierwszego rzędu. Natomiast same pisaki są bardzo fajne, piszą wyraźnie. Są widoczne również na ciemnych kolorach. No i zestaw kolorów jest bardzo fajny jak za tę cenę. Nie było pisaka, który pasowałby idealnie, więc wziąłem taki metaliczny, fioletowy pisak. I nim po prostu poprawię tutaj brzegi baloników, tak żeby się troszkę odznaczały. One i tak będą na kartce grały rolę taką bardzo drugoplanową albo nawet trzecioplanową, ponieważ będą ukryte w shakerboxie, gdzie będą dodatkowo jeszcze cekinki, które będą tam sobie właśnie cekinki, które będą robiły za główną atrakcję tego boksa. A więc nie będą te malowidła bardzo widoczne, ale jednak będą podkreślały kształt baloników i będzie bardziej widać, że to są baloniki, a nie coś innego tutaj. Trochę za prosta mi wyszła ta kreska, ale to nic nie szkodzi. Wydaje mi się poza tym, że takie ręczne do malowania nadają dodatkowego uroku kartce. Bardziej ją personalizują. Również napis na banerku też chcę zrobić ręcznie. Teraz pozostaje nam skleić to wszystko razem, więc po pierwsze dobrze by było, żeby nasze baloniki trafiły w to miejsce, gdzie tutaj mamy otwór. W to, a nie w jakieś inne, więc zrobię sobie tutaj małe kropeczki, które pomogą mi trafić tymi balonikami we właściwe miejsce. Mniej więcej tutaj. No to smarujemy baloniki klejem i przyklejamy. Im papier jest grubszy, tym mniej dokładnie
musimy go smarować, bo w cienkim papierze wałeczki kleju będą widoczne po drugiej stronie po przyklejeniu. Natomiast kiedy papier jest grubszy, możemy to robić nieco mniej starannie. Ale zawsze pamiętamy o tym, żeby kleju nie było za dużo, żeby nam nie wyłaził bokami po przyklejeniu. No i żeby ta praca wyglądała estetycznie. Przymierzę to jeszcze, bo póki nie klej nie zasech, można to zawsze troszeczkę przesunąć, ale widzę, że jest we właściwym miejscu. Dobrze, więc teraz trzeba przystąpić do clou programu, czyli do tego, dzięki czemu nasz shaker box jest shaker boxem. Sięgamy po piankę, po taśmę dystansową i przyklejamy ją tak, żeby nasze drobinki nie wylatywały na drugą stronę. W przypadku kształtu kwadratowego nie ma tu większego problemu, natomiast w przypadku kółka no jest problem, zwłaszcza, że tutaj jest mało miejsca. Też trzeba to zrobić tak, żeby nam pianka nie wyłaziła na drugą stronę, żeby nie była widoczna poza zarysem kartki. No ale trzeba sobie jakoś poradzić. Nie będę tego robiła w jednym kawałku. Zrobię to w kilku kawałkach, tak, żeby, no, żeby mi było łatwiej. Słyszę też czasami, że ta taśma po jakimś czasie potrafi puścić, dlatego zrobimy to podwójnie. Zrobimy to i na piankę, i dodatkowo na klej. Pianka łapie nam szybko, a klej trzyma dłużej. Więc połączenie pianki i kleju da nam dwa w jednym, będzie i szybko, i długo. Mój poprzedni shaker box był, jak widzieliście na planie, prostokąta. Nie, tu jeszcze jest za dużo. To będzie widoczne pod spodem. Trzeba cieńszy pasek. Ważne jest, żeby te kawałki pianki dotykały do siebie, tak żeby cekiny nie wypadały przez szpary. Moje cekiny są dosyć duże, więc raczej im nie grozi to, że wypadną. O, ten powinien być dobry. Nie grozi im to, że wypadną, ale trzeba być ostrożnym i o tym pamiętać. Tutaj nam się zrobiła taka duża szczelina przez to, że dopasowywałam tam ten kawałek. Powinnam była od niego zacząć, ale nigdy i tak nie ma gwarancji, że po zrobieniu pełnego kółka trafimy z wielkością i nam się kółko ładnie zamknie, więc zawsze trzeba być przygotowanym na niespodzianki. To nie jest jakiś duży problem. O. Dobra, już mamy tutaj kółko. Ta pianka ma grubość 2 mm i to jest niedużo w porównaniu z wielkością, z grubością cekinów. Może się zdarzyć, że cekin utknie pomiędzy papierem a okienkiem, zawiśnie i trzeba będzie postukać, żeby spadł. Mnie to nie przeszkadza. To znaczy, myślę, że to również nie przeszkadza w odbiorze kartki. Ona nawet z takim drobnym mankamentem, a nie wiem, czy to jest mankament tak naprawdę, bo to, że cekinek jest widoczny i nie spada przez chwilę, no to dzięki temu jest bardziej widoczny. Nie uważam, że to jest jakiś duży problem. Mogłabym oczywiście zrobić tą piankę podwójnie i wtedy problemu by nie było, ale z kolei kartka byłaby dużo grubsza. Myślę, że to zależy od waszych preferencji, czy wolicie, żeby wszystkie cekinki fajnie się majtały i żaden nie zostawał, czy też wolicie trochę węższą kartkę. Ja jednak wybieram, żeby kartka była troszkę węższa.
Dobrze, tutaj pójdzie nasze okienko jest tej wielkości i ono jest niewiele większe niż ten okrąg. A następnie na to pójdzie ta karteczka. Myślę, że najprościej będzie, jeśli okienko przykleimy do tej kartki. Zrobimy to na Magic, ale zrobimy to też dodatkowo na taśmę, żeby nic się nie ruszało. Tak z pewnym zapasem tutaj, żeby klej nie wyłazł przez okienko, bo to by było duże nieszczęście. To jest dwustronna taśma papierowa, również zakrzona. I użyjemy jej sobie na rogach naszego okienka, tutaj gdzie ona na pewno nie będzie widoczna, a dodatkowo będzie przytrzymywać okienko we właściwym miejscu. I przyklejam okienko. Jeszcze nigdy nie używałam tej taśmy. To jest jej debiut w moich rękach. W ogóle nie wiedziałam, że ona istnieje. Ostatnio chciałam kupić taśmę taką zwykłą, dystansową, która jest bardzo popularna. I zobaczyłam, że ta leży obok, więc też po nią sięgnęłam. No i zobaczymy, jak ona zadziała. Dodatkowo jeszcze tutaj w rogach taśmy przyklejam, żeby to się miało na czym trzymać, no bo będzie się oczywiście trzymać tutaj na naszym okienku, ale również powinno się trzymać na czymś na rogach. Właściwie to tam na górze zapomniałam o tym, że miał być system klej plus taśma. O, czuję, że wyszłam. Tak, oczywiście wyszłam z kadru. I jeszcze tutaj na środku. Może jeszcze dodatkowo tu, bo to będzie dosyć daleko od tych pianek, które tam są. Taki mały kawałek jeszcze, żeby się miało na czym wspierać. Mam wrażenie, że zawsze za dużo wkładam tej taśmy dystansowej, ale w sumie może lepiej za dużo niż za mało. Nie lubię też, kiedy ona jest za blisko brzegu. Tutaj chyba troszkę za blisko ją przykleiłam. Przestawię ją jeszcze. Trochę dalej, tak żeby mieć pewność, że ona nie będzie wystawała. No i teraz co? Odklejam te papierki. Taśmy i przyklejam ją na bazę. Wezmę tutaj kartkę bliżej siebie, żeby dobrze trafić, bo muszę patrzeć na nią trochę z góry. Ja to wszystko przyzwyczajam się robić na oko bez użycia linijki. Myślę, że większość skraperek tak robi. O. Więc tutaj mamy przyklejoną bazę i teraz dookoła. Się z wami zagadam, że zapomniałam o klucz programu. Przecież jeszcze cekiny. Na szczęście udało się jeszcze oderwać próg. Cekinów mam tutaj taką niewielką kolekcję. Myślę, że będą pasować te różowe, te i te. Te też, bo mamy zielony, czyli dokładnie ten sam zestaw, którego użyłam. Może nawet jeszcze te niebieskie kilka. Dokładnie ten sam zestaw, którego użyłam, plus jeszcze te niebieskie. Może nawet te niebieskie bardziej niż te zielone. O, może taki zestaw. I nie trzeba ich dużo. Z każdego koloru dosłownie po kilka sztuk. Wrzucam je teraz przez ten rożek.
każdego koloru dosłownie szczyptę. I teraz, kiedy już nasypałam, mogę je zakleić tutaj jeszcze dookoła, żeby klej złapał. Tak jak widzicie, one nie wszystkie się ładnie osypują. Część zostaje, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Myślę, że nie będzie też przeszkadzać obdarowanej osobie. Myślę, że nawet fajnie wyglądają, kiedy tutaj widać je w okienku, nie spadają wszystkie na dół. Mimo to jednak myślę, że przy najbliższej okazji zaopatrzę się w piankę 3 mm i myślę, że ona będzie do tych cekinków idealna. Dobrze, mamy tutaj już shaker box, teraz zrobimy dookoła niego jeszcze obwódkę. Ona jest bardzo dobrze dobrana, tutaj odrobineczkę wystaje tego zewnętrznego kółeczka, ale to nawet fajnie wygląda. Chociaż fajnie by wyglądało również, gdyby idealnie się zgadzały wymiary, no ale tak jak mówiłam, średnice tamtych kółek z zestawu Sizzixowego zmieniają się co pół centymetra, więc nie jest łatwo dobrać, żeby idealnie się zgadzało, znaczy nie ze wszystkimi zestawami to się da, zwłaszcza, że te pół centymetra około to chyba jest i tak mierzone w calach, więc bo to za amerykański zestaw, więc pewnie nawet nie jest to pół centymetra, czyli tylko jakiś tam ułamek cala. No teraz przyklejamy, a te zestawy ekszonowe z kolei są europejskie, więc prawdopodobnie są wymiarowane w centymetrach i stąd tutaj ten milimetrzyk różnicy, który jednak w niczym nie przeszkadza. Dobrze, teraz dochodzą nasze zwierzaczki. Ja tak mniej więcej je sobie ustawiłam, jakie sobie wyobrażam. Kieruję się głównie tym, żeby takie ważne części typu... Oj, tutaj się coś jeszcze nie złapało, tylko jeszcze nie złapało. Ważne części typu ogonek szynszyli, tutaj jakiś bukiecik jeża, żeby były widoczne. Myślę, że jeszcze jakieś jedno małe zwierzątko może by się tutaj zmieściło. Nie znalazłam pasującego zwierzątka, więc po prostu troszeczkę je rozsunę. Kotek pójdzie jednak pod jeżyka. I tutaj, tak jak poprzednio, dodatkowo balonik. A tutaj nasz banerek z napisem Natalia. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. No to teraz klej do ręki i przyklejamy. I na koniec, żeby kartka miała jeszcze bardziej strojny wygląd, dodałam kilka tutaj elementów, również wyciętych z tego bloczka. I tak prezentuje się skończona kartka. A to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć!